Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, taranowanie, taranowanie, jeszcze raz taranowanie. Ten film potraktujcie rozrywkowo. Będzie to kompilacja kilku takich akcji. Pewnie jak pamiętacie, poprzednio jak była Piaskownica i ta załoga 2.0, to robiłem załogę pod taranowanie. Normalnie w bitwie nie zrobiłbym pewnie, ale tutaj chodziło mi tylko i wyłącznie o testowanie taranowania i co ja mogę zrobić. Oczywiście ta mapka to jest pierwsza akcja, którą chcę wam pokazać. Ta mapka jest idealna do taranowania, ponieważ na środku podjeżdżają zazwyczaj medy, tak? Czyli tam mniej więcej w kwadracie E3. I miałem nadzieję, że właśnie tam coś podjedzie miękkiego dosyć, no bo wiadomo, że to co miękkie to bardzo mi się podoba. I jeszcze do tego wzgórki będę miał, więc zobaczcie. O, tutaj się włącza taka specjalna umiejętność załogi, kiedy mój pojazd traci prędkość i jedzie poniżej 40 km na godzinę, to wtedy dostaje 10% do mocy silnika. Musicie przyznać, że to jest całkiem niezła, niezła rzecz. Uwaga, jest, jest, jest. No tutaj kołowiec. Ale proszę teraz, zobaczcie, co się dzieje. Bardzo zawiodłem się, że Manticore tylko tak, ale kurka wodna. 2980 uszkodzeń. Myślę, że całkiem, całkiem nieźle. Tutaj bym spokojnie ich wytłukł, gdyby nie grill, który teraz mi pieprzą za 700. No niestety ten grill, ja to zatrzymam. Ten grill tutaj, on się w ogóle nie bał podjechać, żeby tylko mnie wykończyć. W normalnej bitwie tutaj zazwyczaj jest ta pozycja zajęta i on by został rozstrzelany. No niestety to jest serwer piaskowy. Ale rąbnięcie było, zobaczcie, 3395 po półtorej minuty bitwy, bo jest 13:44. Także nieźle. Jedziemy z kolejną akcją. Okej, kolejna akcja. Tutaj bitwa, jak widzicie, już totalnie przegrana. Ale ja postanowiłem taranowanko zrobić. Wyczekałem ten moment, aż ta flanka padnie pod osłoną krzaczków. Tu się spodziewałem, że od razu będę mógł kogoś staranować. No niestety troszeczkę mi to nie wyjdzie, ale i tak taranowanie będzie przednie. Progetto bardzo daleko, to mnie zdziwiło. I uwaga, obiekt 140. 1179, moi drodzy. 1179, takie taranowanie. Ogólnie muszę wam jeszcze powiedzieć, że najciekawszym taranowaniem, jakie udało mi się zrobić, to jest 1 na 1 z dzikiem. Dzik do przodu. Ja do przodu, co prawda nie miałem maksymalnej prędkości, ale około 880 udało mi się dzikowi zadać, a ja niestety dostałem 600, chyba 90 obrażeń. Także no musicie przyznać, no jak na taranowanie z dzikiem, to całkiem nieźle. Dobra, jedziemy następną. A tutaj, moi drodzy, ciekawostka. Zobaczcie, jak wygląda taranowanie z czołgiem, który również do taranowania jest fantastyczny. Oto przede mną jest AMX-50B. I ten czołg również jest robiony przez graczy pod tarana. I szkoda, że ja tutaj miałem tak małą prędkość, ale i tak zobaczcie, jaka będzie dysproporcja w obrażeniach. Uwaga, jadę na tego AMX-a. I jest tak. Miałem małą prędkość. 444 uszkodzenia zadałem mu tym taranowaniem, a on mi zaledwie 137. Przypominam, że AMX-50B jest ciężki i ma bardzo gruby pancerz właśnie, który powoduje, iż jest świetny do taranowania. Oczywiście kolega w AMX-50B prawdopodobnie nie miał modułu tej ulepszonej osłony, ani nie miał pewnie w umiejętnościach, chociaż tutaj nie wiem, ale modułu tego na pewno nie miał. No i zobaczcie, jaka dysproporcja. Prawdopodobnie, gdyby ja miał większą prędkość, gdyby on był troszeczkę dalej tutaj, to wbiłbym się w niego za około 800, a on zadałby mi jakieś 250. To by było coś.
A w tej bitwie chcę wam pokazać, że no nie za łatwo jest staranować lekki czołg. Tutaj najpierw będzie akcja z Progetto. Oczywiście Progetto normalnie bardzo dużo uszkodzeń mógłby mi zadać. Chyba że dochodzi do głosu taranowanie, zaraz to zobaczycie. Idealna dla mnie sytuacja, chociaż on pojedzie do przodu, z czego nie przewidziałem tutaj, patrzcie. 509 tylko. No, jeszcze poprawka. To było taranowanie za 609 dokładnie, a on mi zadał 100. Także dosyć duży zysk. A teraz chcę wam pokazać, tutaj w dalszej części bitwy, co to będzie, jeżeli będę chciał staranować jadący z naprzeciwka bardzo szybki pojazd. Na szczęście nie kołowiec. Kołowca nie ma sensu atakować taranowaniem tym czołgiem, bo zbyt zwrotny jest. Nawet nie chodzi o szybkość, tylko o zwrotność. Po prostu zazwyczaj tacy gracze markują jazdę w jedną stronę, później odbijają w drugą stronę. No i niestety. Nic z tego nie wychodzi. Ale zobaczycie tutaj taką akcję, gdzie gdyby mi się udało staranować, to prawdopodobnie wyzerowałbym gościa, no ale niestety się nie udało. Niestety. Tutaj jeszcze będzie ten UDES do rozwalenia i później... I później będzie taranowanko. Ogólnie szkoda, że nikt nie gra tutaj jakimiś takimi mniejszymi tierami. Bym chciał zobaczyć, jak będzie wyglądało taranowanie mniejszymi. Ciekawe, jak będzie się taranowało tym 5-4 pojazdem. Może będzie się opłacało go zrobić. O, i teraz będzie ta akcja, zobaczcie. Będę jechał na AMX-a, który wystarczy, że wywinie w drugą stronę i ja po prostu już nic nie jestem w stanie zrobić. Nie jestem w stanie tego skorygować. Uwaga, uwaga. Teraz mnie zobaczyli. Proszę, jedzie gościu. I mimo tego, że już skręciłem, to jednak nie starczyło. Oczywiście pancerz, armor not hit. Tak jest, pancerz nieprzebity, nietrafiony, za zero. I ginę w dosyć niewybredny sposób. Najlepsza obrona przed takim taranującym, szarżującym E50 to jest oczywiście D-Track. Ja tutaj jeszcze nie miałem założonego modułu, który zwiększa odporność zawieszenia. Teraz już go mam, ale to jest jeszcze bitwa, kiedy go nie miałem. I zobaczycie, jak świetnie skontrowali mnie przeciwnicy. Tutaj EBR za 1300. Piękny taran, chociaż ja dostałem, zobaczcie, 279. Wydaje mi się, że to był kolega ze streama jakiś. I teraz patrzcie, co się dzieje. No niestety najgorsze jest to, że oni wiedzą, że ja jadę. Normalnie, jeżeli wyskoczyłbym tutaj, a taki był plan, jeżeli tego kołowca by nie było na górce, to prawdopodobnie bym ich zaskoczył i nie zdążyliby mnie zdetrakować, ale no tutaj są przygotowani, że ja wyskoczę i teraz uwaga, zobaczcie, co zrobią. Najpierw... Pierwszy. Oczywiście nic straconego, bo jest z górki. Jadę teraz na 430. No i drugi raz. Wszyscy mnie, kurka, tylko zdetrakowali. Ale były też lepsze akcje. Dobra, może ostatnia akcja. Tu też będzie piękne taranowanko. Przy idealnie sprzyjających okolicznościach przyrody. No, zaraz to zobaczycie. Oczywiście nie na tej górce. Ona jest troszeczkę za mała, żeby się tak totalnie rozpędzić. Na razie nic się nie dzieje. Ruszenie tutaj korciło mnie, żeby staranować jakiś ciężki czołg, ale... No cóż, kurka wodna. Kołowce, kołowce, jeszcze raz kołowce. Oczywiście za zero, no bo... No bo jak to może być? I teraz za chwileczkę zobaczycie...
No, zauważyłem, że na dole coś się zaczyna dziać, że panowie w dół tam zjechali, żeby nas tutaj troszeczkę podjechać. Czekajcie, ja to przyspieszę. O, obiekt 430 U zjeżdża na dół, zobaczcie. No i teraz to jest oczywiście sygnał dla mnie. I jeszcze jest obiekt 140 na dole. Także, no, sytuacja idealna, o ile nie zostanę zdetrakowany, prawda? Uwaga, moje dwie ofiary, no, jestem wykryty, szkoda. I oto atakuje obiekta 140, bach! 1300, moi drodzy, 71, podczas gdy ja tracę 216. Także piękny, piękny taran. Tu jeszcze ogłuszenie, no zupełnie niepotrzebne. I uwaga, uwaga. Obiekt 430U też do taranowania się nadaje. No, to było bardzo, bardzo słabe, ale jeszcze się cofam i... Uwaga, chociaż z takim krótkim rozpędem. Jadę, jadę. I bach, 597. Oczywiście tutaj mogłem strzelać, nie nastawiałem się w ogóle na strzelanie. No, i wystarczył taki malutki rozpęd, żeby po prostu dobić gościa za ile to było? Za 134. Także na normalnym serwerze Nie bardzo, no bo ja tutaj oczywiście, żeby to wszystko wrzucić, to poświęciłem sloty. Mam tutaj zarówno dużą osłonę przeciwodłamkową, która powoduje, że odnoszę o 50% mniejsze obrażenia od taranowania. I jeszcze w tym momencie miałem ulepszone życie dla zawieszenia, no, które powoduje, że trudno było mnie zdetrakować. Normalnie się tak nie gra, tak? Ale myślę, że można się przynajmniej na piaskownicy pobawić. A kto wie, jakby ktoś się wyspecjalizował, to byłoby całkiem nieźle. Zobaczcie tutaj po tej akcji. Całkiem dużo obrażeń, chociaż oczywiście odsłaniamy się w ten sposób. No bo jak się atakuje taranem, to już człowiek musi się odsłonić mocno. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że taki rozrywkowy filmik Wam się podobał. Żegnam się z Wami, moi drodzy. Napiszcie może, jakie są Wasze propozycje. Który czołg do taranowania nadawałby się najlepiej? Oczywiście na swoim tierze, no wiadomo, nie chodzi o to w grze, tylko na swoim tierze. Może na tierze 6, czy na przykład 5 właśnie są jakieś pojazdy, które zrobione pod tarana robiłyby furorę i takie może są, które opłacałoby się robić w ogóle pod tarana. Okej, to tyle. Dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami, do usłyszenia. Aha, jeszcze jedna rzecz. Wszyscy ci, którzy mają mnie w znajomych w tym Wiedźminie Monster Slayer, niestety będziecie musieli jeszcze raz, ja podam oczywiście swoje ID, no bo okazuje się, że jak mi zresetują to konto, żebym nie miał 40 levelu, to również zresetują mi wszystkich znajomych, wszystkie przedmioty, które mam na tym koncie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.